Wiemy, ile Nitro zarobił ze swojej loterii. Murcix dostała bardzo ciekawą ofertę współpracy. Nvidia wrzuciła oficjalny film z ogromnym błędem w tle. Event Casino Star został zablokowany prawnie. Mainstreamowi polscy artyści zrobili własny remix piosenki Poland. Oraz mistrzowie marketingu w InPoście biorą przykład z Kerfusia. Zaczynamy. Trąba ostatnio narzekał na Kaiju, że nie dostaje współprac od ekipy i dlatego pokłócił się z Karolem. Jak się okazuje, jest kłamcą, ponieważ Murcix dostała współpracę, która obejmuje wakacje all inclusive z najbardziej luksusowymi warunkami, jakie możecie sobie wyobrazić. Ale tak całkiem poważnie, to myślę, że oferta jest dla wielu osób do przemyślenia i możesz napisać w komentarzu, czy na twoim miejscu byłaby przyjęta. Powiedzmy sobie wprost, Carrefour nie przewidział tego, co spotka Kerfusia w internecie, ale na pewno przyniosło im to gigantyczne zyski. Oczywiście są pewne firmy, które nie próżnują i dostrzegają okazję. Jedną z nich jest InPost, który przedstawił nam paczkusia, a w poście, w którym o nim informuje, jest napisane: możesz klapnąć, ale tak delikatnie, cały opis kończy się emotką UW. A poza tym całym tematem niejaki Mateusz napisał, żeby zrobili robota, który rozwozi paczki po domach i nazywa się Impostor. Jeżeli ktoś jakimś cudem nie natknął się na żadnego mema z Kerfusiem, no to chodzi o to, że po prostu ludzie zaczęli żartować, że ten robot jest niesamowicie atrakcyjny i że wariują na jego punkcie, a paczkusia to oczywiście nie ominęło. Carrefour Arcadia, życzymy udanych zakupów. To spędzi. Miau. Nie dotykaj moich uszów. Miau. Jest taka ogromna korporacja, która prawdopodobnie odpowiada za stworzenie karty graficznej, którą masz na komputerze, na którym właśnie oglądasz ten odcinek, i ta korporacja na swój oficjalny kanał na YouTubie wrzuciła film, w którego tle jest napis „Jebać krakowską policję”. Chodzi oczywiście o Nvidię i na BUPie w artykule na ten temat piszą, że twórca tego filmu prawdopodobnie użył po prostu nieszczęsnego assetu, no i nie zauważył tego napisu. Ale koniec końców zyskaliby pewnie sporo klientów z krakowskich bloków, gorzej z policjantami. Znamy kwotę, jaką Nitro zarobił z loterii na swój stary samochód BMW M2, zaraz ją usłyszycie, ale dla niewtajemniczonych była właśnie loteria na to jego stare auto, a kilka dni po wystartowaniu tej loterii rozbił się swoim nowym samochodem, czyli BMW M3. Zobaczmy, czy chociaż mu się to zwróciło. Ile losów się sprzedało na M2? Średnio wychodzi, że tak, no, że prawie 39 to jest jeden los, nie? Więc tak, jest jeszcze 2 dni do końca, delikatnie ponad 30 tysięcy losów sprzedane. Ale nie będę miał problemu, żeby wam powiedzieć, ile tych losów na samym końcu było. Więc obrót z tego jest ponad 1 000 000 zł. Z tego jest jeszcze tam VAT, 23%, koszty tak tego samochodu, zorganizowania loterii. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ten samochód jak najbardziej płacił, no to jest jakaś nadwyżka. Tą nadwyżką kupimy dużo więcej materiału na bluzy, jakieś jeansy, tego typu rzeczy. Do kawałka Poland, który ostatnio podbił nasz kraj i w sumie wszystkie kraje, miał się dograć polski artysta, no i myślałem już, że to 2115, jak zobaczyłem ten film na ich oficjalnym kanale na stronie głównej na YouTubie, ale okazało się, że nie, to po prostu remix, który zrobili sobie na własną rękę i to na dodatek dla zabawy. BDS sam tłumaczył, że od początku bawi się muzyką i tak jest teraz, no ale wiadomo, że do takiej międzynarodowej współpracy o wiele bardziej by się przyłożyli i efekt pewnie byłby o wiele bardziej zadowalający. Ona się pyta, skąd wziąłem ten statek, to nie jest statek, to jebany jacht, skarbie! Ej, spoko, fajna wersja, podoba mi się. Taka BDS-owska właśnie. Nie jest to złe, Imo. Mega fajne jest to, że będąc na szczycie polskiego mainstreamu dalej potrafią bawić się muzyką, ale jako słuchacz mimo wszystko wolałbym tą opcję z bardziej dopracowaną współpracą, czysto jakościowo. Już w tą sobotę miała się odbyć pierwsza edycja Casino Star, czyli tego głośnego eventu, z którego Don Casio został wyrzucony, bo robił za duże dymy, a na jego miejsce przyszedł Sentino, który w sumie tych dymów nie robił. Ale ich strona została zablokowana przez Krajową Administrację Skarbową. Zanim zasady i w ogóle ludzie, którzy biorą w tym udział, zostali nam przedstawieni, no to każdy myślał, że to jest jakaś tania strona do gier karcianych za pieniądze. Zresztą nazwa to Casino Star, a ich logo mówi samo za siebie. Właśnie dlatego na 99% zostali zbanowani, no bo uważają, że to błąd systemu, że w ogóle jakiś algorytm wykrył ich stronę jako taką niedozwoloną, no i przez pomyłkę została zablokowana. Przynajmniej tak twierdzą w oficjalnym oświadczeniu. Uważają, że ich projekt nie miał nic wspólnego z zakazanymi rzeczami. Tego nie zgłosił człowiek, tylko algorytm, ale nie są w stanie do jutra tego zgłosić, więc jutro nie będzie, ale oni się nie poddają i bodajże w styczniu, a nawet wcześniej, będą chcieli zrealizować ten projekt, ale jutrzejszy event jest odwołany. Uczestnik nielegalnie urządzanej gry hazardowej podlega też karze pieniężnej w wysokości 100% uzyskanej wygranej bez pomniejszenia o wpłacone stawki. To, że ta gra się nie odbyła, to już mogli poczekać, niech się odbędzie, nie? Czyli wiecie, no teraz to taka dziwna sytuacja, bo jak się na przykład urzędy wycofają, no to będą musiały zapłacić odszkodowanie do kasino. Więc ja myślę, że urzędy się tak wcale nie wycofają z tego, no bo przez tą blokadę się nie odbyło wydarzenie. A jak gadałem na przykład z Nitrozyniakiem, no to on twierdzi, że już pół dostał wynagrodzenia. I nam powiedzieli, że jest to odwołane, że zapłacą nam pieniądze, tak jakbyśmy normalnie zagrali, bo tam każdy miał jakieś pieniądze za udział. Mi jakąś kwotę już zapłacili, powiedzieli, że oddadzą wszystkim pay-per-view. Ta ustawa w Polsce jest dziwna. Czyli na przykład, granie w totolotka, 100% random i praktycznie zerowe szanse na wygranie, bardzo dobrze, super. Polega to na tym, że niektóre gry są spoko, a inne nie są. K-drop, zakłady bukarskie, drapki w żabce. I z drapki w żabce może kupić każdy. Ode mnie to tyle, dzięki, że oglądasz do końca i do usłyszenia niedługo.